poprzednim odcinku. I nie jestem słodka, jestem zła, słyszysz mnie? Zła! I bet. Tak długo, jak wstrzymujemy oddech, koło przeznaczenia się odwraca. Kręcące się duże zbrodnie i także mniejsze, łącząc się w jedność. Wtedy nagle koło się zatrzymuje. Ty umierasz. Dwa miesiące minęły od aresztowania Vana Gavina. Moja pierwsza rozprawa i przegrałem. Zaciągnąłem mojego szefa oraz moją robotę. Ja muszę się przyznać, zwaliłem. Ale nawet kiedy uderzyłem o samo dno, powiedziano mi, że nigdy do niej nie przychodził. Szczerze. Tutaj były kiedyś legendarne biura prawnicze Wrighta. Okej, Justice, przestań się cześć. Ach, to musisz być na to przesłuchanie. Proszę tędy. He? A więc witaj, znalazłeś miejsce, w którym mieszka Wright, witaj. Pozwolisz na dziewczyną. A więc od czego powinniśmy zacząć? Zacząć co? Racja, pierwszą rzeczą powinno być jakieś specjalne talenty? Talenty? Tak, cóż, musisz przynajmniej mieć jeden. Cóż, przypuszczam... Obrona? Obrona... Co za niezwykły talent, ale niech będzie. Proszę, nad nim popracujemy oczywiście. Ty tak myślisz? A więc spróbujmy, dobrze? He? No dalej, pokaż mi obronę. Po prostu pokaż wszystko, co tylko możesz. Nie wstrzymuj się. Co ty teraz gadasz? Ja nie mogę po prostu tutaj bronić. Pierwsza lekcja profesjonalista może występować wszędzie. Dzięki. My chcemy, aby ludzie mogli się śmiać z nas. Znaczy z nami, a nie z nas. Dzięki. Ale ja nie jestem pewny, że w ogóle powinni się śmiać. Co? A więc dlaczego ty myślisz, że to jest dobre miejsce, aby tutaj być? Co? Obrona? Nie? Przepraszam, ale czy ty wiesz, gdzie ty jesteś? He? W biurach prawniczych Wrighta, prawda? O. A tak myślałam, nie martw się, nie jesteś pierwszy. Przez co tutaj chodzi? Kim ty jesteś? Przyszedłem tutaj spotkać się z osobą, która jest tutaj szefem. Cóż, wygląda to, że... Nie masz gorączki na temat dwóch małych pomyłek. Pomyłek? Ale ja dostałem telefon od pana Wrighta tego ranka. Być może powinieneś poczytać najpierw znak, który jest na zewnątrz. A co tam nie jest do przeczytania? Spójrz, przecież myślę, że to jest... O. Dlaczego tutaj mówi... Agencja Talentów Wrighta? Witaj w Agencji Talentów Wrighta, gdzie zawsze możesz przyjść do właściwego miejsca. Jestem Trusty Wright, dyrektor i magik. Wszystko do mnie wraca, rozprawa ta dziewczynka. Witaj, ser, proszę wybierz kartę. To się zgadza, ona jest moją córką. Trusty Wright! Tutaj, proszę sprawdź nasz plakat. A więc, jakie jest twoje imię? Apollo Justice, prawnik. Okej, porozmawiajmy sobie z nią. A więc jak to naprawdę jest, czy naprawdę jest agencja talentu? No jasne. Tatuś zaczął to jakieś 7 lat temu, kiedy odszedł od prawa. Oczywiście mieliśmy tylko dwie osoby, które są jak na razie zapisane. Tylko ludzi? Czy to także liczy ciebie? Trusty Wright, magik. Robię bardzo wiele pokazów scenicznych, także za kasę. Jestem profesjonalistką, no wiesz? Racja. Obiecaj, że przyjdziesz na jeden z moich pokazów, okej? Okay? Zobaczmy. O, i jedna osoba w naszej agencji, która ją reprezentuje, to jest Phoenix Wright. Pianista. Twój ojciec indywisowy. Powiedziałeś, że od niej ubiegłeś te pianinie? Nasza agencja nie widzi z tym żadnych problemów. Dlaczego tutaj są także magicy, którzy nie mogą robić magii? Przynajmniej jesteś optymistką, daję, mówię ci to. No to brawo. A więc... Jesteś córką Phoenixa Wrighta? To się zgadza. Po tym jak tatuś odszedł z prawa 7 lat temu,
Obiecałam, że będę go karmić. A więc jestem taki jego sugar daddy, łapiesz? Nie. Ja zajmuję się tym całym biurem także. Naprawdę nieźle jak na osobę, która ma dopiero 15 lat, nie zgodziłby się. 15 lat? Jak stary jest pan Bright? Tatuś? On ma teraz 33 lata. Dobra, czekaj, 33 minus 16 to będzie... To będzie 17 lat, czyli tak jakby Phoenix Wright musiałby ją zrobić. Właśnie ma 17 lat. Więc no... Pewnie, że tutaj jakieś dobre wyjaśnienie, mam nadzieję. Na temat tego, że pan Wright poddał się prawu, to ponieważ tego incydentu z 7 lat przecież, nie? He? Ty wiesz na ten temat? No nie z detalami. Pan dał w wiadomościach jednakże, to była niezła rozruba. Ja tak, słyszałam. Ja byłam jeszcze młoda, zbyt młoda, aby zrozumieć co kaman. Spytałam tatusia, co on się robił, jeżeli będzie miał szansę. Tatuś, racja, to mi przypomina na temat pana Wrighta. On dał mi, wezwał mnie tutaj tego ranka. Tatusia teraz tutaj nie ma. On jest w szpitalu. W szpitalu? Tak, on jest teraz bardzo... po prostu odpoczywa, aby móc się poczuć lepiej. Że jak? Okej. Okay. W którym szpitalu jest pan Wright i ja mu złożę wizytę. O, w klinice Hickfielda. To jest naprawdę blisko. Dobra, cóż, ja będę teraz szedł i... Pokaż mi kiedyś te swoje pokazy, okej? Okay? Czekaj, idę z tobą. Okej. Okay. Już zdobywamy naszą pierwszą asystentkę. Aha. A więc to jest szpital, w którym jest pan Wright. Ja go znam. Tak, więc to, że, ha? Tak, ty, a ty jesteś doktorem? Yep, nazywam się doktor Pickfield. Dzień dobry, doktorze. Ola, witaj, tutaj jest różny. Słuchaj, jak zawsze. Czy to pokój tatusia? O tak! Właśnie sprawdzam jego poranne zdolności. Zaraz wrócę. A jak tam, panie, ty masz jakieś miejsca, które trzeba sprawdzić? Doktorze? Pielęgniarki pana szukają. O dlaczego? Przecież to, czy to nie jest najsłodsza trzecia, jaką najsłodszy ojciec w tym mieście? Przypuszczam, że i pójdę. Dobra, zaraz, później trochę. O, co za dziwny ptaszek był z tego gościa. A, dzień dobry. Nie spodziewałem się zobaczyć ciebie tak szybko, Apollo. Pani Wright. Dzwoniłeś do nas, ale nas się nie spodziewałeś. No taka logika. A mi co się wydarzyło? Kto mógł sobie to wyobrazić? Ja, ofiara... wypadku. Wypadku? Zostałaś odrzucona przez samochód? O, on starał się uniknąć, tyle mu powiem. Wyobraźcie sobie, że wyrzucił mnie 30 stóp w powietrze. I wtedy uderzyłem jeszcze swoją głową w płytkę telefoniczną. Uderzyłeś w płytkę telefoniczną przy pomocy swojej głowy? Czy coś w porządku? Na szczęście moje jedyne rany to była złamana kostka. Naprawdę ma szczęście takie, o jakim mówią. Masakra. Czy tutaj coś, czego nie rozumiem? Ja już nie mogę wierzyć, że tu masz córkę, pani Wright. I że ona jest taka wysoka, nie gruba, ale no wiesz co mam na myśli. Trusty wciąż jest dzieckiem. Tatusiu, jak wiele razy mam się o tym przypominać? Nie jestem już dużym dzieckiem. Ale zawsze będziesz dla swojego tatusia małą dziewczynką, Trusy. A moja stopa nie kupuje. A, coś powinieneś wiedzieć na temat Trusy. Ona jest magiczką, tak? Powiedziała mi. Nie jakimkolwiek ulicznym magikiem, ona jest geniuszem. A, tatusiu. Wrócę sam, docenisz jej talenty. I po prostu mi powiedzieć kilka rzeczy zamiast po prostu je wywoływać? A i dlaczego się ze mną skontaktowałeś? Co taka agencja talentów Wrighta chciała powiedzieć skoro ode mnie? No nie musisz być taki śmiały już. Hej, wcale nie... To ja nie prosiłem się o to, aby mnie ciągnąć w takie miejsca jak to. He? A czy nie szedłeś do biura, ponieważ i tak jesteś wolny czy coś? Cóż, tak oczywiście. Pomocy, jestem w wielkich opadach w biurze pomocy. Pomyślałem, że ktoś umiera. A więc nie myślisz, że to jest duży problem? Moja agencja talentów reprezentuje tylko dwóch ludzi. Jedna z nich jest w szpitalu. To się zgadza, tatusiu. Jak my teraz płacimy miesięczną rentę i za jedzenie? A, to jest problem w naszej śmiałej operacji. To jest symbiotyczna relacja. Kiedy jedna z nas upada, inni także muszą upaść. To jest dokładna konwersacja,
który możesz mieć z 15-letnim dzieckiem. Tak czy inaczej, że Apollo ci nie pomoże. Będziesz musiała przyjść do nowej szkoły, ponownie. Nie, nie mogę, ja po prostu już mam kilku przyjaciół. Jak mogłeś to do mnie zrobić? Dla nas, Poli! He? Co? Czy nie to jest teraz moja wina? A tak w ogóle? Jak tam z robotą? Mam dla ciebie perfekcyjnego klienta. Klienta? Masz na myśli, że będę miał swoją pierwszą robotę? Będę bronił w sądzie? A więc dobra, usłyszę, co masz do powiedzenia. Masz go, tatusiu. Robak, wciągnięcie i złapanie. Aha, no a więc to teraz czas, aby wciągnąć tą rybkę. To powiem tylko oficjalnie, jestem przestraszony. No dobra, kto jest klientem? Ach tak, tutaj, spójrz proszę na tę mapę i ci wszystko wyjaśnię. O zanej nocy ja wyszedłem sobie z swojego biura przed 9:00. Ja właśnie sobie szedłem do miejsca, w którym zawsze wcinam makaron. Al dente. Grałem tam na pianinie kiedyś, oczywiście. I wtedy to się wydarzyło. Samochód wysłał mnie w powietrze, wysyłając na budkę telefoniczną. I troszeczkę odleciałem. I troszeczkę mnie odrzuciło. Łapiesz? No tak, łapię. Tak beznadziejnie słysząc tylko tą twoją historię, że to aż nie jest aż tak bardzo straszne, jak musiało to wyglądać naprawdę. Prędkość te car speed? Dobra, samochód zmierzał w tym kierunku. A więc powodzenia. He? Chciałbyś klienta? Czyż nie? A więc jestem twoim klientem. Znajdź gościa, który mi uderzył w putkę telefoniczną. O, czekaj, nie jestem oprócz detektywem. Nie martw się. Kiedy znajdziesz tego gościa, ja już sobie z nim pogadam. Wtedy wyślemy sobie go do sądu i będziesz moim klientem. Ja nie jestem przecież tak, że prokuratorem. Może przykro, ale to jest szalone, ja idę do domu. Nie musisz tak przepracowywać, ja żartowałem. He? Och, tatusiu, wybacz Apollo, on naprawdę lubi żartować, wiesz? Nawet w taki sposób, kiedy to nie jest śmieszne. Twój prawdziwy klient powinien być teraz w biurze, w każdym momencie. Że mam czas w agencji talentów? No chyba nie pozwoli, że tam pójdę. Nie, że mam co innego do roboty. I jeszcze jedna rzecz. Przyjrzyj się także mojemu incydentowi, dobrze? Zaznaczyłem na tej mapie tą scenę zbrodni. Scenę zbrodni. To jest tutaj, przed parkiem. Bo raczej powinien się znaleźć. A więc on teraz także sprawił, abym sprowadził przez pana jego temat. No dobra. Tak jakby dwie sprawy w jednej, ale okej. Hej, hej! Jak długo planowaliście, żebym na was czekał, e? Ach, dzień dobry. Hej tutaj, Trusi, Ladeczko. No, jakby twój dziadek znowu był w jakimś śmiałym miejscu, e? Wszystko zakończy się dobrze, tak przypuszczam. Ty to jest nasz klient? Ej, a więc to jestem Polo, e? O, tak? Nazywam się Apollo. Spójrzmy na niego, e? Ma takie dziwne ramiona, gotowe do walki. Tak, ser. Chyba nie masz na myśli tego dosłownie, prawda? Szef mi powiedział, czego ja potrzebuję, prawda? Nie powinien upaść, Pollo. Nie musisz się martwić o obronę, ser. Już się łapię. Obronę? A to ty nie jest... Nie gotujesz... makaronu? Jest już zbyt późno na obronę. Moje królestwo zostało... zaatakowane. Moje własności zostały zabrane. Moje... stanowisko z makaronem zostało ukradzione. Makaron? Ty wiesz, że pan Eldon, a tak w ogóle, jeżeli przeczytacie od tyłu nazwisko Eldona, to wyjdzie Nodle, czyli właśnie makaron, więc... Ty wiesz, że pan Eldon ma stanowisko z makaronem, czyż nie, Poli? Bez przezwisk, proszę, i nie, oczywiście ja go nawet nie znam. Ty jesteś nowy w tej części, he? No nie naprawdę. Ty powinieneś wiedzieć, że najlepszy makaron jest w makarowni Eldona. Jaki jej makaron? Mój makaron, pozwól mi to, pomóż mi tutaj, Trusi Laleczko. To jest pan Guy Eldon, nasz klient. Możesz już powiedzieć, jaki jest... Możesz powiedzieć mu... No, powiedzieć, jaki masz po prostu problem, panie Eldon? Tyrarara. Wszystko dla ciebie, Trusi Laleczko. A więc ty prowadzisz stanowisko z makaronem, panie... Eldon. Guy Eldon to me imię, a makaron to moja gra. Sekret jest w zupie. Ja szukałem naprawdę perfekcyjnej zupy od roku. Pół roku. O, to niezbyt długo, tak naprawdę.
Moja rodzina prowadziła makaron od pokoleń. Mamy naprawdę wiele odpowiedzialności na naszych barkach. 15 ojców przenosiło makaron przez 15 synów. To naprawdę bardzo stary makaron. A głupiec, jakim ja byłem, to pchnął. Stanąłem przeciwko moim ojcom i wziąłem inny styl życia. Ale nie wyszło zbyt dobrze. O! Nie można co do tego odrzucić. Sól płynie w naszych w naszej krwi, chłopcze. A więc to tak jakby przeznaczenie sprawiło, że jesteś tym, kim jesteś. Racja, przeznaczenie to słowo. Ja walczyłem, ale ostatecznie wygląda to, że przeznaczenie makaronu mi poprowadziło. Wolę sobie tego nie wyobrażać. A więc od tego roku zacząłem mieć stanowisko z makaronem. 15 generacji makaronu Eldonu. Teraz Makowiec miał makaronie Eldonu. Oczywiście Apollo mówi to samo. A więc proszę, powiedz mi więcej o makaronie Eldonu. Ty nie znasz geniusza, który robi takiego jak ja i mojego makaronu? Sprawiają, że są tak słone, że są słodsze niż sama sól. Teraz naprawdę nie chcę tego wiedzieć. Tatuś jest regularcem w tym przed stanowisku. On naprawdę bardzo często przychodzi do mojego stanowiska, także kiedy był prawnikiem. Ta, on i jego asystentka. Bardzo mi przykro, będę pewny, aby ty akurat do twojego stanowiska. O jasne, że przyjdziesz, synku. Życzymy sobie, żebym mógł. Aby dać ci najlepszy talerz, jaki mam. O co ci chodzi? Przecież to ukradzione, moje stanowisko. Odszedł. Ukradziony? Przecież to mówił? To w ostatniej nocy. Robiłem sobie moje rundki wierząc na tym, co teraz robię. To tak jak wieczorówka z lodami. Ona nawet ma swoje muzyczkę i w ogóle. No, teraz starasz się podłapać mój styl. To zaczniało bardziej jak blues niż gwizdanie. Zamknąłem moje stanowisko na noc i zaparkowałem przy domu. Wtedy tego ranka, było mrocznie bardzo ranka, odszedł moje stanowisko, mój zamek. O. Może ktoś po prostu go przesunął, czy coś? Tak przypuszczam? Cóż, nie obchodzi mi, kto to zrobił. Bez stanowiska jestem skończony. Wszystkie moje talerze z makaronem tam były, także. To jest najsmutniejsza rzecz, jaką dzisiaj usłyszałam. Ty to wiesz. Tak czy inaczej. No to jest sprawa. Powodzenia. Czekaj. Co dokładnie? Jaka jest twoja prośba? Moje stanowisko. Znajdźcie. A potem. I na dzień przynieś moje dzieciaka do mnie. To będzie dzień, w którym dostaniesz swój makaron, którego tak bardzo pragniesz. Oczywiście, że będzie bardzo gorący i słony. Dwa talerze załapiły człowieka. Wtedy będziesz naprawdę... Ja naprawdę potrzebowałem obrony. Mówię co obronie, to jest to, co ja robię. Jestem prawnikiem, a nie detektywem. To Izo, gdzie żyjesz? Pan nie jesz, będziesz potrzebował jakiejś informacji, okej? Okay? Zdobądź to dzisiaj, jeżeli ci się uda, Apollo. Mój makaron... Mam makaron do zrobienia. A rzeczy naprawdę są dzisiaj dziwniejsze i dziwniejsze. Wypadek samochodowy i teraz ukradzione stanowisko? Właściwie jest coś, o co także chciałem cię poprosić, Apollo. Mam co do tego złe przeczucia. A słuchaj, teraz także problemów tej młodej damy. Nie bądź mędą. Ja także straciłem coś ostatniej nocy. To jest coś, co zostało ukradzione. Hej, co to jest? Więcej złodziejów i... MacGyverów, a tak właściwie osób, które dziś są kości. Cóż, ktoś ukradł parę moich majtek. Majtek? A ten taka mina, że... A więc oni ukradli twoje... moje majtki, tak. Jasne. Majtki. Jaka? Nie wierzę w to, co słyszę, Trusi Laleczko. Byłam sama w piórze ostatniej nocy. Ja wywiesiłam swoje majtki przed oknem, aby wyschły. Wtedy jakiś złodziej przyszedł i po prostu wziął moje ulubione majtki. Biegłam za nim. Oddawaj to! Krzyczałam, czekaj! Cóż, to było naprawdę śmiałe dla ciebie. Ale zgubiłam go. Bez tych majtek ja nie wiem, co teraz robię. Jaka szkoda, jeb. Cóż, przynajmniej miejsce zbrodni jest bardzo pewne. Znaczyłam to na twojej mapie. A więc będę kierował się teraz do domu. Pamiętaj, aby znać moje stanowisko.
pustych talerzy w twojej przyszłości, Pollo. Dobra. I także pomóc tu już sjaleczkę. Słyszysz mnie? Czyż naprawdę są śmiałe, czyż nie? Nie mieliśmy żadnej roboty teraz, nie mamy, że nie mieliśmy dzisiaj żadnej roboty, a teraz wczoraj, a dzisiaj już mamy 3. Tak przypuszczam. A więc zobaczmy, gdzie jest to stanowisko. Gdzie stoimy? Na pewno nie w sądzie. Cóż, tam jest pierwsza rzecz na naszej liście. Phoenix Wright. Wypadek ojca. Musimy odnaleźć osobę, która go dożyła. A kto zapłaci za to ponownie? I ten drugi przedmiot. Prośba pana Eldona, aby znaleźć jego ukradzione stanowisko. I tego jego stanowisko było bardzo pełne słonego makaronu. Ostatnia prośba jest moja, aby znaleźć moje ukradzione majtki. O, to chyba ten talerz z makaronem jest coraz lepszy i lepszy. A więc dobra, idziemy Poli, na ulicę. Nie, czyż nie masz entuzjazmu? Jak mogłem nie mieć? Po prostu zniszczymy te wszystkie rozprawy, ty i ja. Przypuszczam, że musimy zacząć. Zobaczmy, wypadek, ukradzione stanowisko. I ostatnie, ale nie ostateczne, skradzione majtki. Aha, znaczy ostatnie, ale nie jej ostatnie. Dobra, nieważne, nie wnikam. Dobra, to pójdziemy na... W sumie, nie wiem, miejsce wypadku. A więc to jest to miejsce, gdzie Wright dostał samochodem. Możesz na mapie, to jest to miejsce. Co za wielkie mieszkanie. Oczywiście jak w jakimś Chinatown. Apollo, jest tutaj nieźle wyglądająca kobietka tutaj. Zapytajmy ją. Okej. Okay. Jestem sam śmiały co na temat tego, że park jest także tutaj. Przepraszam, czy możemy zamienić z panią kilka słów? Czegoś chcecie? What, jaki głos? Dlaczego się nagle poce? Naprawdę niezły ma pani tutaj domek. Musi mieć pani naprawdę wiele pieniędzy. Pieniądze brzmią jakby coś, co mój syn nazywałby swoimi przyjaciółmi. To jest rodzin... To jest budynek rodziny w Kitaki, małe dziewczynko. Ty dzieciaku z tymi włosami, chcesz coś? Ja nie, to oznacza nara. Apollo, nie możemy wyjść bez przepytania jej. Co jeżeli ona coś wie? Ale przecież rodzina to rodzina Kitaki. Oni są najbardziej zorganizowaną rodziną w tym mieście. Jeżeli chcesz o coś pytać, pytaj. Jeżeli jesteś na tyle śmiałym człowiekiem. O, racja. Jej. Udało. Dobry sposób, aby go nakierować do... wyprostować panno. Czy ona nie ma strachu? Jestem Plum Kitaki. Żona czwartej głowy z rodziny Kitaki. Kitaki. Na przyjaciele nazywają mnie Little Plum. Ja jestem mały Apollo Justice, prawnik. Spojrzenie mogłoby zabić ta kobieta, byłaby naprawdę teraz masowym mordercą. Little Plum to jest naprawdę słodkie imię na kogoś takiego jak... Tak? Uho! Co o co chodzi, Apollo? Jak na temat tego, że przyjdziesz przeze mnie, kiedy będziesz chcieć do niej mówić, okej, Trucy? No raczej na bardzo dziwną procedurę. Jestem prawnikiem, żyję z takich procedur. O, chodź, dziewczynko, ty powinnaś wiedzieć, że jesteśmy gangsterami. Gangs... O, to oznacza, że jesteś złym gościem. Trucy, przeze mnie proszę, błagam cię. Źli goście, tak fajnie to brzmi. Chyba będę musiał pojadać o gorącej herbaty potem. To naprawdę zajmuje dużo roboty, aby bronić rodzinę. Fortunę rodziny. Rzeczy są takie łatwe, jakby używał się, aby określać złych gości. A więc mówisz, że to jest biznes dla złych ludzi? Nie pytaj jej o biznes, jeżeli nie możesz temu pomóc, okej? Okay? Jeżeli nie możemy jej pomóc. Był tutaj wypadek samochodu w ostatniej nocy, prawda? W ostatniej nocy? Oczywiście, że ty nie byś o tym nic wiedziała, wybaczę cię... Męczę? Czekaj. Ty i tak? Mówisz o tym człowieku, czyż nie? Ten, który przejechał 30 stóp i po prostu sobie odszedł. To mój ojciec. Powinnam wiedzieć. Jeden z naszych kapos. Właśnie wie, to widział. Kapo? Człowiek, który coś wskazywał? Czy mogłabyś używać bardziej obronnego słownictwa? Tak inaczej, to nie było żaden problem. Ja po prostu czyściłam to wszystko od samego ranka, ale... Czyszczenie farby? O co chodzi z tą wylaną farbą? To około 9 ostatniej nocy, ja słyszałem jakieś niszczące się dźwięki.
znalazłam twojego ojca, który był pokryty w morzu farby. A jak przyszedł pomóc? To był mój mąż. Szef, to jemu dziękujcie. Samochód uderzy twojego ojca i go pchnął na tą farbę. Wtedy zniknął za rogiem i po prostu zniknął. My jesteśmy w środku naprawiania naszej ściany, widzicie? Zielony czy ten smok, także się tam gapi. Ale dlaczego ty tutaj wszystko czyścisz? O co ci chodzi? No myśli, czy nie ma tutaj jakichś gangsterów? Nie masz jakichś... sprzątaczek czy coś? Proszę przeze mnie, kiedy chcesz... Nie musisz być taki głupiutki, panie prawniku. Później, że my gangsterzy mamy dziwny swój obraz. Tak. Ale my po prostu jesteśmy gangsterami z zasadami, widzicie? Szef lubi zwracać coś ludziom, widzicie? Jaki dobry człowiek. Ja czasami w ogóle sama chodzę do publicznych tam sklepów, aby pozbyć się każdych wszystkich śmieci. A teraz jeszcze ta farba na ulicach, którą trzeba się zmierzyć. Publiczne sklepy? Zastanawiam się, czy chodzi o ten kamień. Kosz. Jaki kamień, Boże. Muszę ile raz zmienić. Dobra. Nie mogę spojrzeć w prawo. Muszę najpierw spojrzeć w prawo i dopiero... Dobra. Kto to jest? Patrzę się na park. Jest naprawdę piękna. Mam nadzieję, że ma pewną fajną historię, wiesz? Jest coś na jej temat, co wygląda naprawdę bardzo dziwne. To mogę z nią porozmawiać? No nie. Dobra. To rozejrzyjmy się teraz tutaj. Osobiście jestem bardziej zainteresowany w tym parku. Ty wiesz co ja myślę? Pewnie robię tam jakiś film teraz. Po prostu się rozejrzymy, może zobaczymy kogoś sławnego. Hej panno, wstrzymaj się. Oj, za mnie zły. Czy coś się tam wydarzyło, oficerze? A nie, i po prostu idzie dalej, nic nie ma tam do zobaczenia. Dlaczego takie dzieci jak wy nie pobawią się gdzie indziej? Nie jesteśmy dzieciakami, a ty mi się nie jestem prawnikiem. Coś nie tak? O, detektyw Sky! Nie panno, nic do zraportowania! Detektyw? Dobra, jeżeli ktoś widział pioną sprawę z pierwszej części, to może sobie od razu skojarzyć, że to jest detektyw Emma Sky. To jest Emma Sky, która była po prostu siostrą Lany Sky. I Lana była prokuratorem, a Emma chciała zostać śledczym naukowcem. Tylko, że jak teraz usłyszeliśmy, wyszło na to, że jest detektywem, więc chyba coś nie pykło. No ale tak czy inaczej, po prostu kontynuujmy. Dlaczego ona nosi fartuch z laboratorium? Ty naprawdę wszystko komentujesz, jak ludzie są ubrani. A te dzieci to? Takie osoby, które chcą po prostu popatrzeć. Mówią, że są prawnikami. A dlaczego wy dzieci nie pobiegacie, pobawicie w innym miejscu? Spójrz, my nie jesteśmy. A może powinnam wylać to coś na twoją twarzyczkę? Może próbkę? O Boże, nie dam rady! Ja pierdzielę! Może próbkę eksperymentu hydro... Moment. Ja to powiem. Potrzebuję wsparcia z... Dobra, jeszcze raz. Może próbkę eksperymentu hydro z acetofenowego? Że jak? Co to jest hydro... rzecz? Cokolwiek to jest, nie brzmi zbyt dobrze. Chodźmy, truzy. Uważajcie na podnogi, jeżeli moglibyście. Tak, panno. Jak teraz dostaniemy informacji? Czemu zapytamy się tej miłej kobiety po drugiej stronie ulicy? Ach tak, ta miła kobieta. Zanim jeszcze na nią spojrzymy. Spójrz, tam ktoś stara się przejść przez płot. Czuję jakiś wypadek. Panno, nie można tutaj wejść do parku. Nie mówisz mi, gdzie mogę iść, ty młodziajaszku. Ja zawsze chodzę przez park do mojego domu. Proszę zejść! Zrani się pani. Nie, to jest zdeterminowana stara kobieta. Czy mogę ci zadać kilka pytań? Co? Czy udasz się w parku naprzeciwko? A tak. Bardzo duży hałas tutaj jest. Światła Chicago, tak jakby to powiedział szef. Chicago? He? Postrzały, kto został zabity? Dziwny wypadek. Chyba żartujesz. Co za ranek.
Kłopoty wszędzie, park, brama, nawet i nasz chaos. Czy coś wydarzyło w waszym domu? Zbrodnie bez honoru. To prywatna rzecz. Chcesz posłuchać? Myślę, że nie jest dobrą poradną odpowiedzią, Poli. A więc wydarzyło się w twoim domu? Śmiałkowie z tej nocy, No co do tego swoje przeczucia? Ja, mała Plumkati, ofiara złodzieja majtek. Cóże, jak? To nie tylko moje majtki zostały ukradzione? Zapali także twoje, Biedna rzecz. Jak już powiedziałem, ktokolwiek to zrobiłby naprawdę beznadziejnym kryminalistą. To nie byłeś ty, czyż nie? Nie, oczywiście, że nie. Po litości. Słyszałam, że słowo majtki... słyszałam, że ostatnio majtki wyparowywały bardzo często. Wyrokujące majtki mają coś ze sobą w poważaniu. Ciężko mi sobie wyobrazić, że majtki Trusi oraz pan Pitaki miałyby jakieś rzeczy, które by je łączyły. Mogę sobie wyobrazić, że majtki pani Pitaki byłyby... Już wiem, znajdziemy także twoje. Super, pokażcie mi, co tam macie. Co ty mi teraz plątałaś, Trusi? To ta dziewczyna z wcześniej. O, witaj w domu, słodka. Witam, matko. Ona jest także z Kitaki? Panno. Trzymaj, oto nasz plakat. Agencja czegokolwiek Wrighta? Czegokolwiek? Tak, ty lubisz nasz nowy plakat. Czy to ulotka? A więc to jest nasz prawnik, pan Apollo Justice. Prawnik? Fajnie naszego biura, my czekamy. Żegnam. Dlaczego dałaś jej ulotkę? Nie wiem, po prostu wygląda na to, że przydałaby się jej pomoc. Ona jest z dynastii gangsterów, ona nie potrzebuje żadnej pomocy. Nie byłaby tego taka pewna, Czemu nie byłabyś taka pewna? O, nie mam profilu. Nie, czekaj, ja nie mam profilu. Nie mam profilu, to czemu nie mogę zaprezentować? Wydajniki. Wydajniki. Okej. No nie mogę, dobra. Nie wiem, chyba idziemy teraz do... miejsca... Kurde. A więc to jest to miejsce? No a to, że to jest dom. Także dom pana Eldona, głupiutki. A więc to jest to miejsce, gdzie zostało ukradzione jego stanowisko. Mogę zobaczyć, jakie są jakieś dowody na ziemi. Hej! Spójrz, tutaj jest policyjny samochód zaparkowany tutaj. Masz rację. A co to za błyszczące wejście? Co to za miejsce? Szpital? To jest jakiś sygnał. Klinika Mercatis. To gdzie złodzieja musiał wejść. Złodziej? Ten, który ukradł moje majtki. On biegł do tej kliniki ostatniej nocy. Czekam, że ten policyjny samochód jest tutaj, aby znaleźć moje majtki. Wątpię. Cóż, jest tylko jedna rzecz, aby być pewny. Prowadzimy śledztwo. A tutaj jesteś, synku. Znalazłeś go? Nie. Jeszcze nie. Im dłużej zwlekasz, tym sól staje się coraz bardziej rzadka. Zapamiętaj to. Te talerze z makaronem brzmią naprawdę jak jakaś zapłata albo kara. Dobra, zanim sobie z nim pogadamy, wracamy jeszcze do Kitaki. Się rozglądamy. Jest jakiś wielki kasz w przejściu do parku. Przypuszczam, że możemy go sprawdzić. Detektywi na pewno robią takie rzeczy. Jestem prawnikiem, Dwie rzeczy, jakieś śmieci. To jest... para... kapci? Jedna kapcia z jakiegoś szpitala. Spójrz na to, Apollo. Czy to nie jest z samochodu? To jest przecież lusterko boczne. Na to, że zostało oderwane, czy coś. Albo od kogoś, przez dzięki komuś, czy czemuś. Czekaj, chyba nie myślisz, że... Tak, myślę. To może być samochodu, który dotyczy pana Wrighta. I on zabrał mu lusterko? Nie wiedziałem, że ojciec jest taki silny. Tylko miała... Mam w jej kieszeni tylko miejsce na jedno z nich. Ale ty masz przecież tam torebkę taką. No dobra. Nie zaprzeczam. Dobra, idziemy. A więc twoje stanowisko Macheron Eldona, czyż nie? Aj. Przechodziło z oto ojców do synów. Te stanowisko dzieliło się solą. Sól płynie w naszej rodzinie, mógłbyś powiedzieć.
Czy naprawdę musicie mieć bardzo mocną krew, czy coś? A więc to stanowisko Macaron Eldona zostało ukradzione. O, to nie było tylko takie stanowisko, że zostało ukradzione, he? Sprawdziłem także moje koła, moje... Tablicę. Ja nie tylko straciłem stanowisko, ja straciłem legendę. Nikt nie kradnie legendy i sobie, kiedy ja jestem tutaj na posterunku. Znajdziemy tu legendę Apollo. Czy to nie czas kupić sobie nową? Jest tutaj jakieś więcej detali na temat tego stanowiska? No jasne, synku chłopcze. To wydarzyło się tej nocy. Ja, tak jak zwykle, pogrywałem na mojej... tym, co mam na szyi, patrząc przez miasto. Zapach wypełniony ulicami był naprawdę słony. Ja wróciłem do domu. Cóż, troszeczkę przed 10, jeżeli pamiętam. Cóż, chyba raczej nie jest nocnym markiem. Wyczyściłem swoje talerze i dałem... tam poprawiłem opony. Wtedy wyszedłem do środka. Kiedy zobaczyłeś, że został ukradziony? Rankiem tego ranka. Zanim słońce wstało. Pracuję naprawdę wcześnie. Czy ludzie naprawdę jedzą jego makarony na śniadanie? Ja umyłem całą sól, żeby się oczyścić. To stanowisko było całym moim życiem. No, moim całym istnieniem. Zabrali wszystko? Moją zupę, mój makaron, moje talerze i moje marzenia. Przynajmniej zostawili jeden talerz. Spójrz tutaj na ziemi. Jeżeli nie znajdziesz tego stanowiska dzisiaj, wtedy będę zmuszony wychodzić po ulicach z talerzami. Z moim talerzem, ostatnim talerzem. Bolesne. Proszę, jest... Naprawdę błagam cię... Żebyś pomógł mi, ojeje. To jest to. To jest miejsce, w którym złodziej ukradł moje... majtki. O, naprawdę wielka szkoda. Jeżeli on coś ukradł, sprawię, że zje moje loinclaw. Nie jestem pewny. Co to jest? Zrobię majtki z... Nie wiem z czego. Z torby. Nie, tylko jakieś tam przepiękne majtki kobietek. Ten garaż, prawda? Nie myślę, że tam z jej złodziej wszedł. Ja bym nie twierdził, że to jest dobry doktor. Czy przyczyłem jakieś tutaj problemy? A więc sprawdzimy ten garaż. Okej, ale zanim sprawdzimy garaż, spójrzmy sobie na ten talerz. Czy to jest twoje pani Eldon? Hej, to jest dusza oraz serce makaron Eldonów. Ten talerz absorbuje moją słoną zupę. Naprawdę... Dzięki temu smakuje bardzo dobrze z makaronem. Wow, pachnie jak makaron. Wszystkie moje talerze zostały zabrane z moim stanowiskiem. Znowu będzie dla mnie, synku, błagam cię. To jest naprawdę niezły znak i pisze tam no. A czy to ma być przeciwność old? A, lubisz to? Sam to zrobiłem, widzisz? Miałem napisać nuts, but zabrakło mi miejsca. Złe planowanie powoduje zły występ. Na szczęście dla mnie to brakuje tylko kilka słów, a więc można je sobie obrazić. Naprawdę wątpliwie ludzie mieli taką zdolność. Bardzo dobrze. Więc wchodzimy do garażu. To jest to miejsce, to jest tutaj, gdzie wszedł ten uciekinier Majtek. Jesteś pewna? Może, zobaczmy na wskazówki. Wskazówki, aby znaleźć osobę, która macha majtki. Wskazówki, jak para majtek. Trusi, czy mogłabyś proszę przestać mówić majtki tak wiele razy? Okej. Okay. Jezu, jest w tym samochodzie. Przyjdź się bliżej. To mi przypomina. Kiedyś czytałem zapisy z rozprawy pana Wrighta z kilka lat temu. He? Albo na to, żeby był jakiś kawałek ubrania schowany w rurze samochodu. Ten kawałek ubrania był bardzo ważną wskazówką, aby wrócić sprawę do góry nogami. Wow! Pamiętam, że zawsze przeczytam sobie tę rozprawę, kiedy sprawdzam samochody. I zawsze sprawdzam ich rurę wydechową. Każdy ma jakieś hobby, tak przypuszczam. Czy nie byłoby śmieszne, gdybyśmy... He? Hej! Tutaj coś jest! Co? Czekaj moment. Czy to są twoje... A, moje majtki! Co? Naprawdę? Wow, dziękuję Apollo. Jesteś geniuszem, niesamowite. Nie, naprawdę, nie mów. Nie, poważnie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ty musisz mieć nosa, aby znaleźć majtki dziewczyn.
Co to jest? Moje małe majteczki, oczywiście. One pochodzą od mojej mamy, nie mogę czekać, aby je użyć. Ty zamierzasz je teraz założyć? A więc patrz uważnie. Widzisz? Nic nie ma w tych majtkach. Tada! Skąd to wyszło? Jak ten talerz pojawił się w tych majtkach? Moje majtki mają naprawdę niesamowitą ilość miejsca. Wszystko może się tam zmieścić. One są moimi magicznymi majtkami. To jest jeden z moich najlepszych trików. Magiczne majtki? Oni lubią je naprawdę w barze Wonder. Ja zawsze je tam wszystkim pokazuję. Masz na myśli, że te majtki są zdobyczą, czy mogłeś powiedzieć wcześniej? Cóż, przynajmniej jedna sprawa jest zamknięta. Co ty teraz mówisz? My wciąż musimy złapać osobę, która kradnie te majtki. A, racja. Coś mi mówi, że jeszcze nie przeszukaliśmy tego garażu, tak czy inaczej. Spójrz, telefon. Ktoś umieścił, komuś wpadł pod koło. By samochód się ruszył, to by to nawet zniszczył. Zastanawiam się, czy należy do doktora, który tutaj pracuje. Powinniśmy go później do niego przynieść. Okej, ale przyjrzyjmy się może temu telefonowi. Najbardziej mi ciekawi ten bryloczek. Spójrz na ten słodki, wyglądający bryloczek w kształcie zegarka, chcę taki. Jest raczej stary, he? Znaczy, dziwne. Co to jest? Myślisz, że jeżeli chcesz znać czas, to przecież możesz po prostu sprawdzić telefon, nie? Hej, masz rację. Nieźle, Apollo. Dzięki. Na razie jakiś respekt. A więc, co to ci mówi? Cóż, właściciel telefonu nie myśli o detalach. Najpierw musi telefon, co nie? Raczej naprawdę odlatuje. A, dobry punkt. To tyle? Dobra, nic więcej nie sprawdzimy. Jak może... Hej, spójrz na to! Lusterko zostało zniszczone. To jest wskazówka! Co? Ty czemu uśmiechasz się jakbyś... wiedział o czym ja nie wiem. Masz jakieś wskazówki dla mnie, czyż nie Poli? Wskazówki? Zobaczmy. Myślę, że mam pewną wskazówkę w pamięci. Moją wskazówką jest to. O! Mamy ten sam kolor i rozmiar w ogóle. Perfekcji nie pasuje. Myślałem, że musimy to sprawdzić. Dwa kawałki ze śmieci, które są malowane. Spójrz na to, Apollo. Czy to nie jest z samochodu? To jest przecież lusterko boczne. Wygląda na to, że zostało oderwane przez kogoś albo coś. Cóż, wygląda na to, że udało nam się rozwiązać pewną sprawę. To jest ten samochód, który uderzył ojca ostatniej nocy. I jest przed nami. Wow, dałeś jedzenie radę profesjonalistom, Apollo. Dzięki, Trusi. Apollo, o co chodzi? Nie tyle rozwiązaliśmy sprawę, ale powinniśmy to od razu powiedzieć ojcowi. Może się będzie cieszył, jeszcze zostawimy go samego. Znaczy pewnie się martwi, skoro zostawiliśmy go samego, zostawiając go. Okej. Okay. Chyba nie twierdzę, że tak było, ale okej. Okay. To naprawdę ciężkie, aby raportować. Nie wiem, czy ta sprawa jest warta, aby raportować. Nie wiadomo, więc idziemy. Rozumiem, że to był ambulans, ale policyjny samochód? Może mają problem z... Nie wiem, tam krewcami powiedzmy. O, wybacz, Pejko, ale nikt dzisiaj nie wejdzie do kliniki. Co się wydarzyło? He? A, nie, nic. To można by zobaczyć, po prostu idźcie dalej. Musicie znaleźć jakieś miejsce, gdzie możecie grać w doktora. Czy my wyglądamy na taki wiek, żeby grać w lekarza? Więc musimy zdobyć więcej informacji na temat kliniki Mercatis. Mogliście zapytać pana Edona, przecież jest tutaj ich sąsiadem. Powinniśmy także sprawdzić garaż. Wiesz, że tam złodziej ukradł mojej matki, tam wciąż jest? Hej, czy ty myślisz, że wiesz, co wydarzyło się tutaj obok? Jest tutaj w ogóle policyjny samochód i coś? Nie, prawdopodobnie ktoś zatruł jedzenie. Gdyby każdy mógł komuś zatruć jedzenie... Ten policyjny samochód jest tutaj od ranka właściwie. Zapytałem, co się dzieje, ale nie chcieli mi nawet powiedzieć. Sąsiadowi, Nie tylko to, ale byłem także zaskoczony. Doktor pracował z dziwnymi ludźmi. To była tylko kwestia czasu, aby coś takiego się stało, Ze złym towarzystwem? Nie, nieważne.
Co to tyle? Nie, jest po prostu super. Po prostu wow. Yo, jak idzie? Tatusiu, jak się czujesz? Nieźle, Trusi, nieźle. To dobrze, że wy młodzi jesteście w tej sprawie. Pozwólcie staremu dziadziusiowi dobrze zasługiwać na RER. Starzy, potrzebujemy odpoczywać. Czy on nie ma tylko 33 lat? Udało nam się rozwiązać kilka ze spraw. A, miałbym rację, to do ciebie kompetentny i w ogóle. Powiedz mi, co ci się udało znaleźć, jeżeli możesz. Jeżeli chcesz. Twój entuzjazm jest naprawdę niezły do dźwignięcia. Tu jestem prawie pewny, że nie spodziewałem się, że będziesz tak wcześnie. Ból jest niesamowity. Znalazł mojej majtki tak szybko. Tak jakby on był z tym, której ukradła. Masz interesujące teksty, aby do powiedzenia. I? Dodał ci znaleźć szalonego kierowca, który wyrzucił mi czyści stopy wzwyż? Właściwie to był doktor z kliniki Mercatis. Mercatis, e? Słyszałem o nim. Nie jest zbyt dobry, nic dobrego, wiesz? To nie znaczy, że tam postoi teraz policyjny samochód na zewnątrz tej kliniki. Może coś się wydarzyło? No i o co chodzi z tą kliniką Mercatis? Tylko słyszałem tylko plotki. Ta klinika miała bardzo wiele roboty w zły sposób. Zły? Powiązania z zorganizowaną zbrodnią, rodziną Kentucky. Rodziną Kentucky? Robiłam specjalnie. Pewne rany nie mogą zostać zabrane do publicznego szpitala, widzicie? Używają kliniki Mercatis, aby ich poprawić. Interesujące. Wyglądałoby na to, że coś wydarzyło się w tym parku. A, ciało zostało było znalezione w dziwnych okolicznościach. Coś bardziej dziwniejszego niż bycie martwym? To nie dokładnie to, tak czy inaczej. Racja, po prostu zgromadźmy ten fakt i znajdźmy to stanowisko z makaronem. Kiedykolwiek byłaś profesjonalnie ciekawa? Dzięki, naprawdę. Jestem tak zmęczony z paniem, że być może udam się do miejsca Mercatis? Może uderzę w jakieś naprawy czy coś? Bo jakieś mało legalne akcje byłyby bardzo dobre. Co się zamiałam, kiedy ja dostanę zapłatę? Rozmawialiśmy tę sprawę z twoim upadkiem i znaleźliśmy brakujący artykuł z ubrań. Moje majtki. No to zostało jeszcze stanowisko z makaronem. Czy się wolna, by wpaść, jeżeli utkniesz? Będę bardzo szczęśliwa, by ci z tym pomóc, jeżeli to nie dotyczy pieniędzy. Nara, bardzo profesjonaliście goście. Bardzo byłeś miły. Dobra, wracamy do biura, aby zaplanować nasz następny ruch. Jakbyś miał tego zrobić tutaj. Albo dobra, moment. Ach, tatusiu, wziąłeś sobie ten sok z winogronem ponownie? Doktor powiedział, że nie powinieneś go pić tutaj. Trusi, spójrz na napis. O, to tylko zwykła woda mineralna, jest w porządku. Ten rady podmieniłem te plakietki, nie mów Trusi, dobra? Co mogę powiedzieć, ten koleś naprawdę kocha ten sok z winogronowy. Kurde, już myślałem, że to jest jakiś alkohol, czy coś, no ale niech ci będzie. Takie, wiesz co, mam tam wódkę, ale nikomu nie mów. Ty jesteś tą kobietą z miejsca Kitaki. Tak. Wiedziałam to. Masz jakiś problem i chcesz naszej pomocy, prawda? Więc wyszłaś do właściwego miejsca. Tędy, proszę. Dziękuję. Nazywam się Alita Tiala. Ja mam prośbę. I wzrok mordercy. No ale dobra. Twoja prośba, pozwól mi zgadnąć coś, co zostało ukradzione. Reklama. Mówi, teraz obrona, więc pomyślałam... Że jak? Ty masz na myśli, że trzeba cię bronić? Może powiesz nam, co się najpierw wydarzyło? Zostałaś się do naszego samochód, ktoś uradł twoje stanowisko, a może majtki? Nie. Nie jestem klientem właściwie. Klient jest tak jakby moim narzeczonym. Przypuszczam, że możesz go tak nazwać. Narzeczonym? Co się wydarzyło z nim? Był aresztowany tego ranka. Jako w sprawę o morderstwo. Morderstwo? Kiedykolwiek słyszeliście, co wydarzyło się w parku? A więc jaka jest twoja historia? My, nie należysz do rodziny, pochodzisz z budynku Kitaki, tak? Czy jesteś członkiem ich organizacji? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? No widzicie, ja mam mieć ślub w następnym miesiącu z synem szefa. Synem szefa? A więc on jest gangsterem.
Tak, ale Kitalcy są naprawdę bardzo odpowiedzialnymi gangsterami. Myślałam, że będzie miło być odejść z mojej roboty i żyć w dobrym gangsterskim życiem. Myślę, że coś tutaj łapiemy. Pan Nagitaki, naprawdę fajnie to brzmi. Ja nie jestem pewny, że czy twój tatuś naprawdę by to... Twojego tatusia się to powiedziało. Co się wydarzyło? Nie powiedziano mi wszystkich detali, ale wiem, że ciało zostało znalezione w parku, obok budynku Kitaki. Tam było naprawdę dużo policji i w ogóle. A to, że ofiara została postrzelona pistoletem, ale słyszałam, że okoliczności postrzelenia były raczej dziwne. Narzeczony został aresztowany z tego powodu. A jaką ją osobą jest twój narzeczony? Narzeczony jest synem rodziny Kitaki, prawda? Nazywa się Woki Kitaki. Przyniosłam zdjęcie. Cóż, to jest zdjęcie. Tak, wiem, on naprawdę potrafi być mocny i szarmancki, ale jest taki słodki. Ale jeżeli jest synem szefa? Tak, jestem pewna, że wezmą go do miejsca ojca pewnego dnia. A więc ja jestem już szefem w tej agencji. Proszę, pomóż Wokiemu, proszę. No dobra, moja pierwsza obrona, solo. Syn szefa, czy syn szefa zbrodniarzy też nie, muszę dowiedzieć jego niewinność. Ja przygotowałam już list z prośbą, ja wiem, że będziesz go potrzebował. A jest dobra, idziemy sprawdzić to miejsce zbrodni. No nareszcie uda nam się dostać do parku. Nie dostaniemy w twarz... kurde, jak to się nazywa? Kurde, coś tam... owym. Jaki motor? A więc to jest to, moje miejsce broni. A więc to wyjdzie, jak i ponownie. Spójrzcie, nie znajdziecie sobie innego miejsca zabawy? My nie gramy. My jesteśmy... prowadzimy śledztwo. Czyż nie Apollo? Sir, proszę, mam tutaj list z prośbą. List z... ha? Dlaczego to mówi? Uderz tutaj, he? Pana Tiara musiała coś pomylić. Wybaczcie, przechodzę. Ach, tutaj panie Gavin. Kim jest ten gościu? Muszę przyznać, że przywykłem do przeglądania kobitek. Ale to jest pierwszy raz, kiedy poczułem się w taki sposób do mężczyzny. Pan Gavin? A Florin, co to za słodka... Co za słodki mąż taki jak ty robi w takim beznadziejnym miejscu? Mogę ci jakoś pomóc? Tak. Ten oficer nie chce nam pozwolić tam wejść. My mamy nawet list z prośbą o to. Mówisz być normalna, he? Stałem sobie tutaj. A ja zabiorę was na miejsce zbrodni. O, naprawdę? Niech pan zejdzie, oficerze. Tak, sir. Oczywiście, sir. Bardzo dobrze. Ale wtedy, Florin. Ją wzięła nas nie... Ej! Ej, a co ja ze mną? Nie mogę, kurde, co ty. A więc, jak na tej nocy, prowadzi te swoje śledztwo teraz. Dziękujemy, zobaczymy się jeszcze ponownie. Spinę wiatru, Florin, będę go jeszcze. Czekaj, spinę wiatru, Florin, będę go jeżdżał. Kim on był? Apollo, spójrz, tam jest ciało. Co? Hej, to jest po prostu manekin. Wow, masz mnie. Czy mogę dokładnie wiedzieć, co wy tutaj robicie? O, to wy. Jak wy, dzieciaki, tutaj weszliście? O, ten gościu, cóż, ten książę tak naprawdę, on nam pozwolił wejść. Znowu on. Co za typek, zawsze wchodzi mi w drogę. Tak znaczy, to jest... Tutaj nie wolno by przebywać. Przepraszam, ale mamy list z prośbą, że możemy. He? I momencik. Dlaczego, czy ma te okulary? Rozpoznaję te pismo. Naukowa analiza powiedziała, że zostało to napisane przez Alita Tiali. Dzięki? Zajęło ci to 30 minut, aby to rozgryźć? A więc o co chodzi z tym mankinem? Zajmuje miejsce ciała, abyśmy wiedzieli mniej więcej, jak miejsce zbrodni zostało odkryte. Ciało było... ciągnęło stanowisko? A więc jesteś obrońcą sądowym, czyż nie? Ja nazywam się detektyw Emma Sky i prowadzę to śledztwo. Powiedziała, że nie jest szczęśliwa na temat. W ogóle nie wiem, jakby przeciwła na jakichkolwiek rzeczy. Wierzę, że wiesz, żeby nie stać mi na drodze. Zawsze mam dwie pary kajdanek, tak na wszelki wypadek. A jeden z nich skąd skórzanek.
Przed futerkiem, kurwa. Detektywie Sky? Cicho, proszę. To czas na przekąski. Okej! Okay. Chyba nie zrobię teraz tutaj progresu żadnego. Chyba nie musi być bardzo zajęta. Nigdy nie będę mieć szczęśliwej przerwy. Przez 9 lat, a nawet nie dali mi pozycji, o którą prosiłam. I wtedy słyszę, że poddali... On poddał życie prawnicze. On? Kim jest on? Jakiś ex-obrońca sądowy? Ty no... Nie wiem, może kurde... Ty no może mi apę? Detektywie Sky? Cicho proszę. To czas na przekąskę. Poważnie? To jest jakiś kawał. Aha. A mogę mu jej pokazać na przykład, kurczę... Czemu nie mam profili? Ej, że mogłabyś powiedzieć nam coś na ten temat? Czemu nie chcę zobaczyć, że jestem bardzo, bardzo zajęta? Jedzenie przekąsek. Zajęta jedzeniem przekąskiem, tak. Nigdzie się tutaj nie dostaniemy. Dobra, prowadzimy to śledztwo, bo to jest, kurczę, żenada. Hej, nie możecie naruszać miejsca zbrodni, ale my potrzebujemy prowadzić śledztwo. Śledztwo jest prowadzone przez profesjonalistów, naukowo. Chyba nam nie pozwolić sprawdzić miejsca zbrodni. Hej, Apollo. Moja niezbyt naukowa analiza powiedziała mi, że jest tutaj coś bardzo podejrzanego. Myślę, że wiem, co masz na myśli. To jest raczej ciężkie, by nie zobaczyć. Lepiej bym sprawdził, po co przyszliśmy. Aha! No tak, przecież to na pierwszy byk oka widać, że tu jest stanowisko. Hej, no nie ruszać miejsca zbrodni, ale potrzebuję prowadzić śledztwo. Apollo, spójrz, to stanowisko. Mówi Eldon. Zobaczyłem. A więc rozmawialiśmy sprawę, która kończy tym stanowiskiem świadka. Znaczy jakim świadkiem? A więc po aktualnych okolicznościach to stanowisko mogło być lepsze. Ja nie wiem, no to skoro nie... Przyjdziemy tutaj, nic nie możemy zrobić, no to chyba idziemy powiedzieć o tym stanowisku, no bo jakiegoś większego sensu nie widzę, tak? O, panie Eldon, halo? No to, że poszedł. A, znaleźliśmy jego stanowisko i w ogóle. Co z naszym darmowym talerzem? Ach, tak, wiem, na to, że będzie musieli poczekać jeszcze dłużej z tym talerzem, wybacz. A, jaka szkoda. Dobra, to idziemy do Wrighta, żeby mu powiedzieć, że znaleźliśmy już wszystko. A, wróciłeś. Jakieś problemy? O, Poli, czy nie chcesz powiedzieć tatusiowi o czymś? Kto, ja? Nie. Jest w porządku, naprawdę. A o co chodzi? Czy jest jakiś problem? Nie, żadnego problemu. Właściwie mam prośbę o obronę. Prośbę o obronę, he? To jest problem. He? Dałem ci sąd. A, no czy ja oddałem się sądowi, nie jestem już dużym prawnikiem. Przecież prośbę o do mnie. A, racja, jesteś prawnikiem, czyż nie? Morowi tam specjalnie wiedziałem. Żenada. A więc, jak tam prośba od obrony? Słowem za nas morderstwem w parku People, a właściwie. Zgadnij co, znaleźliśmy tam stanowisko pana Eldona na miejscu zbrodni. A więc tak, nieźle. Nigdy nie słyszałem o miejscu stanowiska, które było żadne obrony morderstwa. Myślę, że broń morderstwa to było coś innego. Masz myśli, że jeszcze nie wiesz, co jest broń morderstwa. Ta śmieszna panna detektyw nie chce nam pozwolić przyjść na miejsce zbrodni. Co za detektyw w ogóle nosi laboratoryjne ubranie? Laboratoryjne ubranie? Nie myślicie, że ona jest powiązana z... Ty ją znasz? Można by tak powiedzieć. A więc ty ją znasz, he? Czyż nie? Spotkałem ją w trakcie jednej sprawy. To było jakoś 10 lat temu. Wciąż jeszcze była studentem w wyższej szkole. To sprawiło, że miała taki sam wiek, jaki ja mam teraz. Ty jest mój tatuś, on wie, zna typ policjantek. A czekaj, może ty wiesz z naszego innego gościa także? Innego gościa? Ten książę na o tym motocyklu. Książę? Apollo, powiedz mi na temat tego księcia Trusi. Muszę o tym wiedzieć jako prawidłowy ojciec. On był na miejscu zbrodni, wyglądał jak pan Gavin. A więc tak. Ty go znasz? To prawda, był młodszy brat Christopha Gavina. Jego brat? Właściwie
mają kilka rzeczy. Tam jest Clevy Gavin, król rock'n'rolla. Klawier to zakochane imię, jest takie marzycielskie. Nie chciałbym, że pan Gavin miał brata. I co on w ogóle tam robił? Mam co do tego przeczucia, że nasze, że twoje drogi się jeszcze z nim skrzyżują. A więc teraz, jest jaki jest nam problem? Macie problem, a prowadzić śledztwo na miejscu zbrodni? Tak, ta kobieta tego nie pozwoli nam wejść. Idźcie do biura pod tym czapką. Znajdziecie biały proszek. Pójdźcie gadać go detektyw. Biały proszek? Przepraszam, że to nie jest to, o czym myślę. Po prostu weźcie to do niej. Będzie w porządku, zobaczycie. A, i powiedz jej, że mówię cześć. Jaki to biały proszek, to już się można domyślić. No dobra, spójrzmy pod czapę. Więc to musi być ta czapa, o której mówił pan Wright. Zobaczmy, co tam jest. I jak sobie można tam przypomnieć, to było w piątej rozprawie, pierwszej części, i używaliśmy tego pruszku, aby sprawdzić odciski palców. Wow! Ty wiesz, co to jest, Trusi? Ja pamiętam, że znalazłem coś takiego kiedyś w szafce tatusia, kiedy była mała. Myślałam, że to był cukier, a więc to polizałam. Był dla mnie zły. Coraz bardziej podejrzane. Podejrzane czy nie? Porozmawiam teraz z tą detektyw. Na pewno wie coś na temat tego białego pruszku. O, biały proszek może wzrócić wspomnienia, prawda? Nie tylko Emmy, ale też nasze. Czy to przypomina ci coś? Czy to jest niemożliwe? Skąd to masz? Wziąłem to z biura. Ty pracujesz w biurach prawniczych Wrighta? Tak jakby. Detektyw Sky, jak ty znasz mojego tatusia? To już tak bardzo przykro. Ty raz mówiłeś, że jak ty się nazywasz? Trusty Wright, córka Phoenixa Wrighta. Ucze, jak? Pan Wright ma córkę? Masz zaszokowaną. Cóż, jeżeli ty jesteś córką pana Wrighta, a ty jesteś jego asystentem, wtedy pozwolę wam pomóc jak tylko mogę. Dzięki. Może zacząć teraz, nie nazywając mnie pomagaczem pana Wrighta. Ten proszek jest używany, aby znaleźć odciski palców. Odciski palców? Przypuszczam, że mógłbyś nazywać wspomnieniem czasu, kiedy spędziłem z panem Wrightem. Wspomnienie o jego proszku. By znalazł jakiś dowód przy pomocy tych odcisków palców, proszę, pozwól mi wiedzieć. My sprawdzimy go pod odcisk palców. Dobra, ona taka bardzo śmiała i w ogóle. No nareszcie. Tutaj musi jakaś dorazka z czy dwie gdzieś tutaj. Hej, te twoje śmieci. No dalej, przeszukaj je. Proszę, może nie możesz zobaczyć, że ja, he? Ty, spójrz. Jeszcze kolejna para majtek. Wow, Apollo. Jesteś geniuszem w znajdywaniu majtek. Przestań to mówić. Czekaj, czy one nie są... One są moje. Czy to mogą także być ukradzione? No to ja już chyba wiem, czy je są tej kobiety, nie? No dobra. To jest nóż. Właściwie to sztylet. O, Lingo. Oskarżony walkie-talkie jest synem bardzo znanych gangsterów. Policja twierdzi, że należy do niego. Czekaj, ale czy to nie jest broń morderstwa, nie był pistolet? He, spójrz na to, jest tutaj jakiś odcisk ręki na tym sztylecie. Odcisk ręki? Wtedy to może być odcisk palki. Sprawdźmy to. Dobra, po pierwsze wybierz odcisk palców, który chcesz sprawdzić. Wybrać odcisk palca? Spójrz bliżej na rączkę. Jest tam więcej niż tylko jeden odcisk palców. Te czarne miejsca? To się zgadza, wybierz jeden, który chcesz przeanalizować. A, no to i tak mogę tylko ten, dobra. Dobra, teraz zróbmy sprawdzenie tego. Wow, to naprawdę wygląda na niezłe ekscytacje. Pierwsze, wylej troszeczkę tego proszku na to. Po prostu dotknij ekran, tak w jakiś sposób, widzisz? Wtedy, jak tam ten proszek zostanie, musisz wziąć troszeczkę tego proszku i po prostu tłuchnąć. Tłuchnąć? To jak mi zdanie, po prostu wiesz, jak się kwiczesz, czy nie? Po prostu złóż swoje usta razem. Wow, niesamowite, jak magia. czy nie? Dobra, spróbujmy. A więc to ważniejsze, abyś zakrył najpierw całe miejsce tym proszkiem. Okej, a teraz to czas na... dobrze, bardzo czyste, nie jestem pod wrażeniem. A więc teraz sprawdźmy je do palców. Policja ma próbki osób, które mogą być powiązane w tą sprawę. Nie brzmi nawet śmieszne, jeżeli znajdziesz już odcisk palca.
Okej, a więc wiesz osobę, z którą chcesz to porównać. Prawda, nie masz dobre pojęcie, do kogo należy już ten nóż. Jak sama powiedziała, że należy to do tego wikiego kitakiego, to... A wszystkie palców należą do oskarżonego. Tak, to niesamowite. Ach, ta siła nauki to moje życie. Apollo, ona się błyszczy, a ja dymię. Patrz śmiało i głowa do góry. Prawdziwa walka dopiero nadejdzie. Głowa do góry, Apollo. Rozprawa się zaczęła, a już przegrywam. To jeszcze spójrzmy na stanowisko. I to jest to, gdzie pan Eldon... Było miejsce pana... Stanowisko pana Eldona oczywiście. Nie mówi... Przecież tam na górze jest napisane Eldon. Ale przecież te znaczki wyglądają... Na latarni wyglądają podobnie. To będzie dziwne, bym to powiedzieć. Z tym ciałem w ogóle. Tak raczej te liny są... Wszystko wiąże nasze trzy sprawy. To się zgadza. Gratuluję, Apollo. Zamiana jest jedną sprawę... Z jednej sprawy, która mogła być ponad inna, te wszystkie trzy one w jedno wyszło morderstwo. To może też sprawdźmy manekina, a potem sobie pogadamy z tą panem Sky. Ten manekin jest ubrany tak, jakby był policyjnym oficerem. Widziałem go tak na stacji. Manekin w miejscu ciała. Ciało ofiary było już usunięte. Myślisz, że ofiara była złodziejem tego stanowiska? Co to mi, że ktoś zabił, ponieważ to ukradł? Tak. Chciał zająć się biznesem. W stylu Little Pumpkiaki. Nie brzmi to zbyt śmiałe, graj, proszę. Dobra, a jeszcze może ten... A, tu jest chyba jedność? Jeżeli to jest jedność, to przewinę. A nie. Jakieś niebieskie ślady są położone na ziemi. Apollo, na pewno ofiara miała tutaj piknik. Puszczam raczej miała dom Macron chciała. Nie zdykajcie tego, tutaj to nas chroni od miejsca zbrodni. A przypuszczam, że policja dała tam jakieś... To położyła. Nie wiem, żeby nie wiem, że jakiś zgów stóp, czy w sumie kurwa nie wiem. Raport dopiero przez tej nocy. Ciało zostało znalezione, tak jak możecie je zobaczyć. Tylko, że to było prawdziwe ciało. A dlaczego? Dlaczego ciało ciągnęło stanowisko? Gdybym miała sama na to odpowiedź, to bym chyba tu nie stała. Cóż, a więc jaki jest powód śmierci? Rana postrzałowa w klatkę, zaopatrzona przez pistolet. Pistolet? Nie najłatwiejsza rzecz, aby w tych dniach i wieku może być policjantem albo gangsterem. I nagle wygląda, że ofiara nazywała się Palmer Akidis. No właśnie dostałam raport o opcji w fakcie. No się naprawdę, osobistą sprawą. Aż sprawdzę ten raport. Rana w mózg z powodu wykrwojenia się. Ale dostał że z prawej strony czachy. A nie, że w prawą klatkę. No dobra. Wystarczy, żebym już tyle biegała za podejrzanym stanowiskiem za mną. Nie tak bardzo podejrzanym właściwie. Powinniśmy mu powiedzieć, Apollo. Jej. Po tym wszystkim ona... My wiemy, skąd pochodzi stanowisko. Nieco historyka. Nie wiedziałam, że także gracie w gierki, wiecie? Właściwie my wiemy, do kogo skąd pochodzi to stanowisko. Właścicielem tego stanowiska jest... Co za stary gościu? To jest właściciel makaronu Eldonu, pan Eldon własnie sobie. Jest sławny w tej części miasta. Nieźle przypuszczam, że pan Wright wybrał dobre dzieciaki do tej roboty. To pomoże mi z moją rotą, dzięki. Okej. Okay. Jakim rodzajem osoby była ofiara tak w ogóle? Mam myśli, co on robił? On był doktorem. Doktorem? Zaczynam mieć jakieś połączenia. Kto? Ja? Ja jestem po prostu... Osobą, która patrzy na to miejsce zbrodni. Detektyw Sky, Ja byłam poza krajem przez jakiś czas. Wróciłam teraz, aby być naukowym śledczym. O, a więc studiowałeś za granicą? Coś takiego studiowałam w Europie. Naukowe śledztwo, mówię wam. Ale kiedy ja tutaj wróciłam, powiedzieli, że tracą mnie do wydziału kryminalistycznego. Tak po prostu. Dlaczego nie chciałaś być ekspertem naukowym w Europie? Cóż, przyznam, że była taka opcja, ale ja mam wiele rzeczy... Musiałam zwrócić taką... Podziękować ludziom. Tutaj. Czy ona nie była w wyższej szkole, kiedy stąd odeszła? Co się tak patrzysz? Byłam powiązana w incydent, zanim odeszłam. Ale pan Wright i jego ludzie mi pomogli. Ja tak wiele im zawdzięczam. Naprawdę nie miałam pojęcia. Jeżeli ona była poza krajem przez jakiś czas,
Trudno nie wie na temat właściwego zawodu pana Brighta teraz. Czy możesz nam powiedzieć na temat troszeczkę więcej na oskarżonym? On jest jedynym synem z rodziny Kitaki, tak? Loki Kitaki. Nie wiem, czy on... Ja nie wiem, czy on jest synem szefa, ale naprawdę ma naprawdę wiele walkę tutaj. Bardzo jest bolesny i jest teraz w areszcie. Rozumiem. Dlaczego został aresztowany w pierwszym miejscu? Jesteś obrońcą sądowym, czyż nie? Chyba nie jesteś jego, czyż nie? Właściwie tak, jestem. Cóż, mamy świadka na moment zbrodni. He? Świadek wezwał policję. Będzie znała jutro na rozprawie. Co? Możesz nam powiedzieć coś więcej na temat ofiary? Cóż, zobaczmy. Wygląda to, że jego fizyczny stan jest w klinice. Cóż, tak jak wyglądało. Nazwa kliniki to klinika Mercatis. Może to dlatego tam stoi teraz policjant samochód? Co? Byliście już w tej klinice? Tak, jest powiązana chyba. Podziałem detektyw na temat tej sprawy z ukradzionym stanowiskiem. Rozumiem. A więc to oznacza? Dorkor Metakius uratował stanowisko i przyciągnął to aż tutaj? To oznacza, na to wygląda. Ale dlaczego? Nie pytaj mnie. A więc spotkaliście już skarżonego? Nie. Godziny odwiedzin prawie się zakończyły już w areszcie. Może powinniście tam wpaść w ogóle. Dobry pomysł. Nie da co z tego dobrego tego wyniknie, ale jeżeli mamy świadka i nóż z odciskami, czy ja wspomniałem w ogóle, że mam co tylko złe przeczucia? Nie martw się, to jest tak tradycja pana Brighta. To jakieś tradycje, bez których nie można żyć? No wybacz, każda rozprawa pana Brighta kończyła się w taki sposób. Była w taka... poplątana. Mieliśmy zawsze takie problemy, a i tak zawsze wygrywaliśmy, więc... Więc brawo. Ty, w ogóle, ja nie wiem, czemu porozmawialiśmy w ogóle z Trusią od samego początku, nie? No tak. Myślę, że powinniśmy skupić się na razie więcej informacji na temat tych spraw. No, ale też masz zabawę. Oczywiście, to jest moja pierwsze kryminalistyczne śledztwo. I jest takie podejrzane. Ukradziony człowiek, który pchał stanowisko świadka? Myślę, że to była... Inaczej udało. Martwe ciało ciągnęło stanowisko. Aha. Ale masz rację. Wiedziałam więcej informacji. To, czego potrzebujemy. Cóż, czy my mamy jakieś wskazówki? Jeden moment. Alla Kazam. Alla Kazin. Uo, gdzie ona miała te dowody? A więc co się wydarzy teraz? To jest to. Niezłe, he? Tak, niezłe. No dobra, to było naprawdę niezłe, ale idziemy sobie nieźle do więzienia. Może wygrał, ale godziny spotkań się właśnie zakończyły. Ale wciąż mamy 10 minuty. Posłuchaj, jeszcze prośba, nie uczuć niczego. Ojciec właśnie rozmawia w prywatnym pokoju z nim. Ojciec? Masz na myśli... takiego ojca z kościoła? Ma na myśli podejrzanego ojca. Pan Winfred Wielkie Skrzydła. Z rodzinki taki. Niech kogo chciałbym znać. Umieraj! I zresztą gromasz z jakim dziadku. O, sum. Yo. O, ten gościu naprawdę ma moc. Moc ze słodkim fartuszkiem? Ty jesteś... Boże, to będzie dobre. Ty jesteś prawnikiem Łukiego? Tak, sir. A więc, jestem Wiekuin z Kitaki. Czwarty z rodziny Kitaki, Gabisko. Właściwie ja przyszedłem porozmawiać z twoim synem. Panie Justice. Tak. Mój syn jest niewinny. On nikogo nie zabił. Jeżeli zostanie on za winny, to nie będzie zbyt dobre. Kapisko! Tak! Ja kapisko głośno i wyjaraśnie. Będziesz musiał robić więcej niż tylko zrozumienie tego. Nauczysz się tego jednakże. Nawet jeżeli ta lekcja będzie ostatnią i najkrótszą w twoim życiu. Nie czuję się do tego zbyt dobrze. O to nie chodzi, stary dziadku! Nie możesz mnie... Możesz mnie traktować jak swoje dziecko, nie tak dłużej! No wiesz, ja chciałem... Ja chcę iść po prostu do klinika, ja to lubię! Ty musisz być łoki. Ty nie stoi od drzwi, to po prostu ciężki czas, pizzo, oj! No nic! Kiedy ja stąd wyjdę, to rzeczy się zmienią! Cisza! Mój przeprosiny, pani Justice! Pomrze was niemiłym chłopcem! Wybacz mi, jeżeli miałam czas, ciężki czas odłożyć. A nie możesz mnie trzymać pod swoimi skrzydłami cały czas, dziadku! Słyszałeś mnie? Nie potrzebuj tej rozprawy! Ja to zrobiłem! Myślę, że wystarczy na dzisiaj, pani Justice! Nie pozwól mi jutro upaść.
Tak wiele dla porozumienia z naszym klientem. Ale mamy pewien progres na dzisiaj. Nazaliśmy mojej majtki. Miałam także zabawę. Oczywiście, największa tajemnica została, jak ja mam niby zbudować sprawę na tej rozprawie. A prawie zapomniałam, to czas na mój show. Dzisiaj ja będę występowała w barze Wonder, powinien sekret przyjść. Ciąg dalszy nastąpi po występie Trusa.